Proszę Państwa, zaraz będzie kolejna z prezentacją multimedialną prelekcja, bardzo ważna. Będzie to wystąpienie pani doktor lekarza stomatologii Anny Pruskiej-Wiśniowskiej na temat religijność Józefa Piłsudskiego. Witam serdecznie pani Anno. Jest jeszcze taki podtytuł. Józef Piłsudski jako rewolucjonista moralny. Temat o tyle trudny, że mówienie o religijności marszałka Piłsudskiego to jest mówienie o czymś, czego według mnie nie było. Więc mówienie o czymś, czego nie było, jest bardzo trudne. A było. Było, tylko była specyficzna, tak? Nie, no. Będziemy się przyglądać Józefowi Piłsudskiemu od jego najmłodszych lat, czyli od spędzonych w rodzinie, a tam jeszcze jakaś religijność była. Tam była. Nie od razu urodził się marszałkiem. Proszę Państwa, między innymi pani Anna oparła się na książkach księdza Józefa Warszawskiego, jezuity, który napisał o wyznaniowości religijnej Józefa Piłsudskiego. Wydał to w towarzystwie imienia Romana Dmowskiego w Londynie, czyli staraniem Jędrzeja Giertycha w latach 70. A także bardzo podobna książka, której współautorem jest ksiądz Piotr Natanek, religijność Józefa Piłsudskiego. Myślę, że też warto się z tym zapoznać. Jako taka ciekawostka to chciałbym powiedzieć, że również ostatnio w tym tygodniu książkę pana Tomasza Ciołkowskiego Józef Piłsudski bez retuszu również żeśmy wysłali do Grzechyni, do księdza Piotra Natanka, czyli jest tam zainteresowanie tą postacią, które owocuje także krytycznymi wobec marszałka książkami, które pisze ksiądz Piotr Natanek. Możemy zaczynać? Ja jeszcze chciałam, już zaraz zaczynamy, tylko chciałam jeszcze z panem tutaj ustalić pewne rzeczy, bo ta sprawa religijności Józefa Piłsudskiego jest niezwykle ważną kwestią, dlatego że ona służy nam do tego, żeby się zastanowić nad naszą własną religijnością w kontekście historycznym i w kontekście indywidualnym i społecznym. W związku z tym ja nie mogę tak pędzić, jak koń na wyścigach. Jak pendolino. Jak pendolino, bo to są sprawy delikatne. To zamiast 25, 27 minut. Pani ale to nawet nie o to chodzi, tylko umówmy się, że jak... Gdzie dotrzemy, tam dotrzemy, a potem może na wspólnej na zrobimy pewno, wykład. Na pewno zrobimy bardziej całościowy wykład na wspólnej, w podobnej tematyce. I co, tu już jest wszystko gotowe, tak? Tak, wydaje się, że jest wszystko gotowe. No to ja już się posuwam w cień. Nie, pani pan nie pomaga. Pani Anna Wiśniowska, proszę bardzo, religijność Józefa Piłsudskiego, myślę, że bardzo ważny, a dla niektórych bardzo kontrowersyjny temat. Tak, właśnie o tych kwestiach jak religijność, no nie mamy zbyt wielkiej wprawy mówić, dlatego że zazwyczaj mówimy o bardziej świeckich sprawach niż o religijności. Zresztą ten trend się nasila od czasów reformacji, gdzie Luter kazał każdemu czytać Biblię samemu sobie, no i właściwie każdy się zamyka tam ze swoją religijnością. Dlatego też właśnie religijność, pobożność, czyli oddawanie należnej czci Panu Bogu. Święty Augustyn mówił, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. Bóg jest bytem doskonałym, transcendentnym, który nas stworzył z niczego i jesteśmy od Niego całkowicie zależni, ponieważ sami nie dajemy sobie istnienia. Naszym celem jest zmierzanie do Boga. Jesteśmy stworzeni na większą chwałę Bożą. Więc z jednej strony mamy
oddajemy Bogu cześć w postaci kultu, ale ten kult nie może być oderwany od zrozumienia Boga jako transcendentnego, jako niezmiennego, jako tego, od którego również otrzymujemy zasady prawa moralnego niezmienne. Kim jest człowiek? Człowiek składa się ze śmiertelnego ciała i z duszy nieśmiertelnej. Dusza z kolei ma wyższe władze poznawcze, rozum i wolę i niższe uczucia. To jest ważne, bo potem będziemy definiować pewne rzeczy, a trzeba od początku wszystko mówić. Także człowiek musi rozpoznać swój cel, a tym celem jego ostatecznym jest podążać do Ojczyzny Wiecznej i zasłużyć na to zbawienie. Także wracamy. Kochać Boga to poddawać swoją wolę woli Bożej, która wyrażona jest w przykazaniach oraz w pełnieniu obowiązków stanu, w jakich Bóg nas postawił w konkretnej rodzinie, w konkretnym państwie, w konkretnych czasach. To są nasze obowiązki stanu. Stworzył nas mężczyzną albo kobietą, to też są nasze obowiązki stanu, z którymi nie dyskutujemy. Konieczna jest nieustanna praca nad naszym charakterem, czyli nad wychowaniem woli, aby prawdziwe dobro wybierała i wzrastała w cnotach. Religia jest kierowniczką wszystkich cnót. Środki do zbawienia potrzebne to jest łaska uświęcająca, którą dostajemy od opatrzności Bożej w postaci sakramentów, a od nas zależy modlitwa i dobre uczynki. A więc czym jest cnota pobożności? Ona odnosi się, to jest cnota moralna, która odnosi się do pierwszych trzech przykazań, pierwszej tablicy mojżeszowej, okazywania wdzięczności Panu Bogu za wszystko, oddawania Mu czci, okazywania wdzięczności, wyrażania żalu za to, że nie podążamy za Jego wolą. I chyba to jest najtrudniejsza część mojego referatu, żeby wszystko właśnie zrozumieć. Tak też nasza wola, jeżeli jest uzgodniona z wolą Bożą, to wtedy znajdujemy się w civitas Dei, miłość Boga do negacji siebie. Wola nasza rozumna podąża za wolą Bożą. Civitas terrena natomiast to jest miłość siebie do negacji Boga, czyli samowola. Dziś błędnie nazywana wolnością. Jeżeli cała rewolucja walczy o wolność, czyli o wolność od Boga i Jego praw. Jeszcze jest ważne zagadnienie, które porusza ojciec Jacek Woroniecki. Moralność indywidualna jest funkcją społeczną. Z tego sobie doskonale zdają sprawę wrogowie wiary katolickiej. Nasi wrogowie sobie doskonale z tego punktu zdają sprawę, ponieważ znowu odbieramy, że to każdy sobie może mieć moralność, jaką chce. Zresztą tak rewolucja nam każe postępować w sposób taki, że każdy ma swoją moralność. Tymczasem moralność jednostki zależy od moralności społecznej, w społeczeństwa, w którym się znajduje. I to działa w dwie strony, tak? Także trudno kogoś zdeprawować, jeśli on się znajduje akurat w społeczeństwie zachowującym etykę katolicką, a natomiast gorzej kogoś nawrócić, jeśli gdzieś wpadł w złe towarzystwo. Proszę bardzo. Dzięki. Wracamy do Józefa Piłsudskiego. Dom rodzinny Józefa Piłsudskiego. Rodzice zawierają sakrament małżeństwa 22 kwietnia 1863 roku w Tienieniach, niedaleko Taurogów. Jest to czas powstania styczniowego. Ojciec jest oddelegowany, jest delegatem na powiat kowieński rządu powstańczego. Józef Klemens urodził się w Złowie, został ochrzczony 5 grudnia 1867 roku.
ochrzczony 15 grudnia 1867 roku. Wracamy z powrotem do domu rodzinnego. Najważniejszy czas wychowania dzieci przypada na ich wczesne dzieciństwo, dlatego w tym okresie niezwykle ważne jest kształtowanie ich charakteru, wychowywanie w cnotach. Rodzice są największym autorytetem. To jest miejsce, w którym przekazywana jest wiara i miłość do Boga i ojczyzny. W rodzinie kształtuje się cnota religijności na fundamencie cnót teologicznych. Dlatego tak ważne jest wychowywanie dzieci w wierze, nadziei i miłości od najwcześniejszych lat, w tych cnotach teologicznych. Jeżeli ja teraz słyszę od moich pacjentów, prawda, że ledwie kobieta urodzi, a już oddaje do żłobka albo oddaje do przedszkola, no to gdzie te dzieci mają się uczyć wiary? One się uczą na kolanach swoich matek. Także ci ludzie się bardzo martwią, że jak nie oddadzą dzieci do przedszkola, to one nie będą socjalizowane. No, jeżeli ich ideałem jest socjalizm, no to rzeczywiście tak, no ale wiary można się nauczyć prawdziwej w domu od swoich własnych rodziców. Jakim wzorem osobowym dla swoich dzieci jest ojciec rodziny Józef Wincenty? Człowiek nowoczesny, bezgraniczny, wierzący w postęp, który dokonał gruntownej industrializacji majątku, co doprowadziło do bankructwa w ciągu 11 lat. Ten majątek, o którym mówi Korylus, prawda, 12 tysięcy hektarów i kilkaset tysięcy rubli w gotówce, został kompletnie roztrwoniony, bo ojciec rodziny tak wierzył w postęp, że chciał koniecznie mieć gospodarkę przemysłową w miejscu, gdzie ona od setek lat była tradycyjna. Matka natomiast była gorliwą patriotką, która uczyła dzieci polskiej literatury i historii. Mamy czasy zaborów, dzieci się nie nauczą w szkole, trzeba w domu uczyć polskiej literatury i historii. Mamy czas po powstaniu styczniowym, więc też jest problem z nauczaniem religii. Z pamiętników mojego pradziadka wynikało, że trzeba było zdawać egzaminy z religii w języku rosyjskim. No nie tylko religii, ale religia jest takim specjalnym naszym łącznikiem z Panem Bogiem. Powinniśmy to, co ojciec Jacek Woroniecki mówił, że język ojczysty jest najważniejszy, bo w języku ojczystym rozumiemy nasz świat. Więc jeżeli się kontaktujemy w języku obcym z Panem Bogiem, no to już mamy jakiś utrudniony kontakt. Nasz kontakt z Panem Bogiem jest najważniejszy, bo według niego potem cokolwiek żeście uczynili jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili, więc to nie jest tylko tak, że pobożność się odnosi do relacji naszych z Panem Bogiem, ale również do relacji ze wszystkimi osobami. Cnota religijności w domu Piłsudskich. Modlono się między innymi litanią pielgrzymską Mieckiewicza o niepodległość Polski, którą wieszcz połączył z wojną powszechną za wolność ludów. A przecież w ustroju liberalnym laickich państw zawarty jest bunt przeciwko Bogu, gdzie lud sam tworzy prawa, samowola i rządzi demokracja. Później zaczęła się u nas dyskusja co do pochodzenia religii. Na koniec wszyscy trzech zgodziliśmy się na jedno, że u człowieka główną rolę gra moralność, że religia i wszystkie przepisy są dla ludzi bez rozumu i wykształcenia. Jest to ich postrachem i chroni ich od zepsucia, a człowiekowi rozumnemu trzeba postępować tylko moralnie. To jest zapis z dziennika Bronisława Piłsudskiego, brata starszego o jeden rok, kiedy Bronisław ma około 16 lat. Ja rozumiem, że to jest czas buntu wśród młodzieży, ale tutaj wyraźnie widać tego ducha liberalnego, który jest uzależniony właśnie od Mickiewicza, co zaraz jeszcze powrócimy. Patriotyzm po mickiewiczowsku pojęty fałszywa miłość ojczyzny. Wracamy 40 lat wcześniej na studia do pamiętników
biskupa Zygmunta Szczęsnego Fejlińskiego, który nam wyjaśnia, opowiada nam o swoich kolegach z okresu studiów w Moskwie. Miłość ojczyzny po mickiewiczowsku pojęta, nie wyłączająca nienawiści, krwawej zemsty i zdrady. Pod względem religijnym panował najzupełniejszy w rzeczach wiary i wiary indyferentyzm, także w koleżeńskich dysputach kwestie te nigdy nie były poruszane. Wyjątkowe tylko charaktery zachowały w duszy żywą wiarę wyniesioną z domu. Ogromna zaś większość albo całkiem zaniedbywała praktyki religijne, albo spełniała je bezmyślnie w życiu praktycznym, nie oglądając się wcale na moralność chrześcijańską. Mamy już kolejne pokolenie. Piłsudski jest już trzecie pokolenie wychowywane w duchu romantycznych wieszczów, rewolucjonistów, którzy widzą wyzwolenie Polski połączone z wszechświatową rewolucją i tworzeniem państw laickich, liberalnych, masońskich. Tak, ta sekularyzacja, która występuje w mentalności Polaków, no dla mnie jest pewnym odkryciem, ponieważ zawsze się w szkole uczyliśmy, że to takie jest bardzo uduchowione i pełne patriotyzmu. Rewolucja romantyzmu to rewolucja moralna, zaprzeczająca rozumnej naturze człowieka. Tego, czego oświeceniu się nie udało zrobić, bo człowiek musiał odrzucić Pana Boga z rozumu i ze swojej woli w sposób całkiem świadomy. Epoka romantyzmu robi taki brainwashing, że nad rozumem przedkłada uczucia, czyli robi pewien chaos, czyli niższą władzę przedkłada nad wyższą w duszy i wtedy rozum i wola są odcięte od prawdy. Jeśli są od prawdy obiektywnej, niezmiennej, odcięte od prawa moralnego, wtedy rozum sam stwarza swoje wartości. To jest ten romantyk, który stoi na skale i teraz jest przekonany, że jest najwspanialszy, może sam stanowić o tym, co jest dobre i co złe, człowiek równy Bogu. Te same procesy dotyczą wiary, nadziei i miłości, które zostają sprowadzone do uczucia i odcinają się od prawdy niezmiennej. Z tego pojmowania religii jako uczucia wyniknie nie herezja modernizmu, czyli wnikania do kościoła, liberalizmu, która zostanie potępiona przez Piusa X. Następny poeta, którego Józef Piłsudski bardzo sobie cenił, to jest Juliusz Słowacki i ostatnie jego dzieło Król Duch. Tu mamy cytat z profesora Kucharczyka, który, nie wzięłam tej książki, pokazuje nam, jak później myśl piłsudczykowska będzie oparta właśnie na Królu Duchu i na elitaryzmie. Również w Królu Duchu jest pewien heglizm, bo tam występuje reinkarnacja i te duchy wyższe, co i róż się wcielają w kolejnych królów duchów, a Matka Boża w pierwszej scenie jest pokazana jako pogańska bogini, więc to już jest straszne. Jak się spróbowałam skonsultować z profesorem od literatury, to powiedział, różnych mi wyjaśnień udzielał na inne tematy, a powiedział, na królu duchu to ja się nie znam, nie jestem w stanie powiedzieć. A jak spytałam, czy młodzież może stracić wiarę czytając Króla Ducha, to mi odpowiedział, że młodzież obecnie nie czyta Króla Ducha, ale generalnie mi chodziło o to, czy Józef Piłsudski mógł stracić wiarę czytając Króla Ducha i zarazić się heglizmem. Dzieje Polski to sekwencja postępujących po sobie wybitnych jednostek, królów duchów. Duchów wyższych, niezwiązanych z panującymi w danej epoce prawami czy obyczajami. Ich posłannictwo to genezis ducha, posłannictwo z wolności, które dało Polsce doskonały niemal ustrój wolności republikańskiej.
heroizm rozumiany jako święta anarchia, a więc przekonanie o tym, że najwybitniejsze w dziejach narodu jednostki nie tylko mają prawo, ale obowiązek łamać dotychczas istniejące tradycje, prawa, a nawet zasady moralne. Bycie elitą oznacza niezrozumienie i osamotnienie wśród własnego narodu. Król duch panuje samotnie. Ponieważ Juliusz Słowacki był też zwolennikiem tej idei, że Polska odzyska niepodległość, współuczestnicząc w Wiośnie Ludów czy w tej powszechnej rewolucji ku tworzeniu państw liberalnych, laickich, gdzie lud będzie tym odpowiednikiem Boga, który będzie stanowił społeczeństwo, będzie stanowił prawa, będzie stanowił rząd. Więc teraz przeczytamy wiersz Wyjdzie stu robotników Juliusza Słowackiego. Wyjdzie stu robotników, oborzą miasta grunt, wyrzucą łokieć, funt, klatki pełne wróblików otworzą i przed tłuszczą ptaszki na wolność puszczą. Muzyka nieustanna, wolność, wolność, hosanna. Święci staną w katedrze trzej i zawezwą ducha. Lud księgi praw rozedrze, próchno kart porozdmucha. Weźmie stare sztandary, wyprowadzi jak mary za kościół, na mogiły zapali, by świeciły światu dawnymi dzieły. Błysnęły i spłonęły. Bije godzina ranna, mary znikły. Hosanna! Rewolucyjne koncepcje wieszczów ubrane w szaty wiary traktowane są przez gorących patriotów polskich jak święte prawdy. Jest to środek, który uwodzi duszę katolików i zaszczepia im ducha liberalnego. Często ku swojemu zaskoczeniu znajdują się w szeregach antyboskiej cywilizacji, ponieważ ten duch liberalny im zostaje zaszczepiony. I tutaj taki cytat z księdza Sardy Salvaniego: liberalizm jest grzechem. Liberalizm to dogmatyczne uznanie absolutnej niezależności umysłu indywidualnego i społecznego. Katolickość to dogmat absolutnego poddania porządku indywidualnego i społecznego objawionemu prawu Bożemu. Jedna doktryna jest dokładnie zaprzeczeniem drugiej. Są przeciwieństwami w bezpośrednim konflikcie. Prawdziwa miłość ojczyzny wynika z miłości do Boga i wyraża się ona w pełnieniu konkretnych obowiązków stanu, rzetelnej, codziennej pracy. Trzeba ojczyznę kochać i służyć jej, szerząc Królestwo Boże, wzrastać duchowo. Praca nad sobą ma swój wymiar społecznego oddziaływania na innych, wzór osobowy. Etyka katolicka stanowi więzadło narodu i czyni z niego kryształ trudny do rozbicia. Stanowi fundament sprawiedliwego państwa. Tak do nas mówi sługa Boży arcybiskup Mohylewski Wincenty Kluczyński. Gdy idzie o wiarę, obyczaje, dobre obyczaje i święte tradycje, miejcie wolę z żelaza, gotowi będąc raczej wszystko utracić, aniżeli zejść z drogi sumienia. No to jest zupełne przeciwstawieństwo tego, co nam Słowacki proponuje. Jeśli chodzi o sługę Bożego Wincentego Kluczyńskiego, w historii rodziny Piłsudskich się zapisał. 11 listopada 1883 roku takie zapiski z dziennika Bronisława Piłsudskiego. Mama zechciała dziś spowiadać się. Kluczyński był o 8:00, wyspowiadał, a o 12:00 przyjechał dać komunię. Mama przygotowała się jak na śmierć. Maria Piłsudska zmarła prawie rok później, 10 miesięcy później. Śmierć matki. Józef Piłsudski ma wtedy 17 lat. A to są wspomnienia księdza Tokarzewskiego.
Piłsudski mu to mówił wiele lat później. Byłem wtedy młodym chłopakiem, no już nie takim młodym, już prawie dorosłym człowiekiem. Nad życie kochałem matkę swoją. Kiedy zbliżała się godzina jej śmierci, poszedłem do księdza Kluczyńskiego, późniejszego arcybiskupa Mohylewskiego, prosić go o wyspowiadanie mojej matki. Ten człowiek nie chciał spowiadać matki, dlatego że była poglądów lewicowych. Mówiąc to, Piłsudski zaczął szlochać jak małe dziecko, czoło oparł o szybę okienną i długo płakał. Ponadto odwrócił się do mnie i mówił tak: od tej chwili znienawidziłem was, Klechu, bo przez was matka moja bez spowiedzi umarła. Jak widzimy, sługa Boży, arcybiskup Mohylewski Wincenty Kluczyński, który był wykładowcą dogmatyki w seminarium duchownym, no doskonale sobie zdawał sprawę z zagrożeń liberalizmu. No niestety matka próbowała połączyć dwa niepołączalne żywioły, czyli katolicyzm z tą liberalną wiarą w to, że Polska może się odrodzić przy pomocy rewolucji, tak, współuczestnicząc w tym procesie rewolucji. I ta presja, która została wywierana tutaj z tych wspomnień, no cóż z tego, jakby matka nawet się wyspowiadała, skoro ona by się nie wyspowiadała w sposób właściwy. Także można sobie zadać pytanie, co miało wpływ właśnie na to, że matka, no, ten duch liberalny się w niej zagnieździł i była poglądów lewicowych, bo Korylus z kolei się zastanawiał, prawda? Jeżeli była tak bogata, to jakże była poglądów lewicowych? No ale można być bogatym i można być poglądów lewicowych. Od tego momentu mamy do czynienia, jeśli chodzi o Piłsudskiego, z osobą dorosłą, która zaangażowała się w tej wojnie cywilizacyjnej po stronie liberalnej rewolucji moralnej przeciwko Bogu. Młodzi bracia Bronisław i Józef Piłsudski śpiewali za Konradem z Dziadów. Zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. I nie przejmowali się przestrogami księdza Piotra, że to niezgodne z etyką katolicką. 22 marca Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara Aleksandra III, którego autorami byli członkowie frakcji terrorystycznej Narodnej Woli. Niczym Sybir, niczym knuty i bolesnych tortur król, lecz narodu duch otruty, to dopiero bólów ból. Przymusowe osiedlenie na Syberii od 19 do 24 roku życia, nie musiał uczestniczyć w żadnych ciężkich pracach, po prostu został skazany na osiedlenie na Syberii. Tam przyjaźni się z rozmaitymi rewolucjonistami. Jego ojcem duchowym jest Bronisław Szwarce, emisariusz, konspirator, założyciel Czerwonych, prowokator i przywódca powstania styczniowego. Piłsudski uważał powstanie za pierwszą rewolucję moralną w społeczeństwie polskim. Będzie siebie przedstawiał jako jej kontynuatora i wodza. Jak pisał Zygmunt Szczęsny Feliński, święty Zygmunt Szczęsny Feliński o Czerwonych: do poruszenia mas widzieli środek w zagarnięciu własności klas zamożnych, grabież. Partii tej nie chodziło o niepodległość Polski, ale o rewolucyjny przewrót w społeczeństwie. Rzeczpospolita z wszechwładztwem ludu, socjalistycznymi instytucjami stanowi nieodzowną część programu, także odbudowanie Polski pod innymi warunkami uważaliby za równą klęskę, jak pozostanie pod obcym jarzmem. Nie przyjmują oni żadnych, bądź religijnych, bądź moralnych zasad. Wszelkie środki uważając za dobre, skoro do zamierzonego celu prowadzą, nazwawszy swoją socjalną mrzonkę imieniem ogólnego dobra, nie wahają się oni dążyć do celu ohydniejszymi jeszcze drogami niż te, jakich najdzikszy używa despotyzm. Czy my pamiętamy, że podczas powstania styczniowego polscy patrioci zostali do walki z despotycznym caratem o nowy porządek świata?
Pozbawieni majątków stali się ofiarami zarówno cara, jak i socjalistów działających na zlecenie światowych likwiarzy. Stan szlachecki jako elita narodu został zniszczony. Nastąpiła ogromna grabież majątku. A ponieważ Piłsudski będzie nawiązywał do tej tradycji powstania, właśnie tego socjalistycznego ruchu i budowania Polski liberalnej, laickiej, jako Polski wolnej, dlatego ważne jest przypomnieć, jak to się kształtowało. Lektury, które czytał na zesłaniu, to są lektury zaprzeczające istnieniu Boga. Michał Bakunin, rewolucjonista, teoretyk anarchizmu kolektywistycznego, wojujący ateista, głoszący nieograniczoną wolność ludzką, nieskrępowaną ograniczeniami płynącymi z wiary i jej przykazań. Jeśli Bóg istnieje, człowiek jest niewolnikiem, lecz człowiek może być i musi być wolnym, a więc Bóg nie istnieje. Potem Sartre będzie mówił tak samo. Hubert Spencer, filozof ewolucjonizmu, pozytywista, będzie nam mówił, że prawo moralne ewoluuje. No i jeszcze dwóch autorów, których chętnie czytał Piłsudski, Karol Marx i Lenin. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się i religia opium dla ludu. Działalność w PPS. Też trzeba sobie zdać sprawę, że ta działalność w PPS była przeszło 20-paroletnia. To jest bardzo duży odcinek czasu. Powraca z zesłania i od razu jest wciągnięty w te struktury działalności socjalistycznej, która no, jest agenturalną działalnością oczywiście złotej międzynarodówki, która ma rozwalać społeczeństwo. Jeśli to jest społeczeństwo, które wyznaje etykę klasyczną, etykę katolicką i jest jak ma strukturę kryształu, to tak jest społeczeństwo umasowione wygląda. To jest, są ziarnka piasku i ono musi mieć koniecznie państwo, żeby się nie rozsypało. I to omnipotentne, tak? I to jest ten wzór państwa, który właśnie proponuje nam Piłsudski, bo tutaj naród mógł sam sobie być nawet bez państwa i świetnie funkcjonował. Znaczy może nie tak świetnie, bo państwo oczywiście mu jest potrzebne, ale państwo sprawiedliwe, a nie państwo oparte na kłamstwie i niesprawiedliwości. Ojciec Jan Rostworowski pisze, mniej jeszcze sprzyjał mu duch tej partii, której czy to w kraju, czy na wygnaniu i tułaczce prowadził dla ojczyzny konspiracyjną i rewolucyjną pracę. Nie tylko ten duch partii mu nie sprzyjał, ale był wprost, zaciągnął się w szeregi sług Westii. Wszystko oparte jest tu na odchodzeniu od prawa moralnego głoszonego nam przez Zbawiciela. Cudzołóstwo jest na porządku dziennym nie tylko w teorii, ale i w praktyce działaczy i działaczek. Piłsudski przyłączył się do tej antykatolickiej rewolucji. Utrzymuje się, przecież 20 lat się z czegoś utrzymuje, utrzymuje się z tego, że jest najemnikiem i terrorystą. To stało się jego zawodem. Czy to była dobra praca dla ojczyzny? Komu służył ruch rewolucyjny, socjalistyczny? Jaki miał cel? Cały nasz ruch, czytamy w deklaracjach socjalistów zaboru austriackiego, rozwija się na tle walki z klerykalizmem. Liberali nie mają żadnego znaczenia, nie walczymy z liberałami. Partia nasza od początku była wybitnie antyklerykalna. Teraz to stanowisko nasze musimy znacznie jeszcze, musimy zaznaczyć jeszcze ostrzej. I drugi cytat. Księża zakładają bractwo pod wezwaniem żywego różańca, do którego wciągają nieświadomych robotników, a przeważnie robotnice. Celem tego bractwa jest zwalczanie socjalizmu. No, to są cytaty z księdza Warszawskiego. Ksiądz Warszawski mówi, dodaje, że Piłsudski jako chytra Litwina dotykał spraw religijnych arcyrzadko, no ale wiemy, czym ten ruch socjalistyczny się zajmował. Tutaj mamy zdjęcie z Kongresu II Międzynarodówki, który się odbył w Londynie. Ideologia socjalizmu uczy akceptacji okradania innych. Jest ona doskonałym narzędziem oligarchii finansowej do
sprawowania i grabienia społeczeństw. Państwo socjalne niszczy, umasawia społeczeństwo organiczne i przejmuje nad nim totalną kontrolę. Z obozu Marksa i Engelsa oprócz komunizmu wywodzi się obóz Piłsudskiego, Jędrzej Giertych. Masoński liberalizm zamiast rozumnej wiary. Samo uwielbienie człowieka, moje ja miarą wszech rzeczy. Wielki Wschód Belgijski ma jako zawołanie do swoich członków. Powiedzcie neofitom, że masoneria jest przede wszystkim szkołą ostateczną, w której wszelkie idee tego wieku łączą się i są zatwierdzane, aby być rozpowszechniane w świeckim społeczeństwie w formie praktycznej. Jesteśmy filozofią liberalizmu. No, praktycznie rozpowszechniali to rewolucjoniści. I reakcja katolicka. W tamtych czasach papieże pisali bardzo dokładnie, na czym polegają te błędy. Przeciw ideologiom szerzonym w praktyce przez rewolucjonistów wypowiadali się papieże w nauczaniu. Powstają liczne encykliki tłumaczące błędność tych ideologii i szkodliwość dla życia duchowego, społecznego i zbawienia dusz. Pius IX w sylabusie potępia liberalizm, Leon XIII w encyklice Libertas. O sekcie socjalistów, komunistów i nihilistów Leon XIII, o masonerii. Leon XIII również pisze, jak powinno wyglądać państwo katolickie, o państwie katolickim, Rerum Novarum, pokazuje, jak państwo powinno kształtować życie społeczne indywidualne w oparciu o magisterium Kościoła. Kler katolicki atakuje pozytywizm, liberalizm, mówi o tym, że laicyzm odbiera robotnikowi religię i o winie burżuazji. Przejście Piłsudskiego na protestantyzm. Dokonuje się. Jak wiadomo, masonom nie przeszkadza protestantyzm, ponieważ tam Bóg jest immanentny. Nawet sami protestanci nie zauważyli, że mają satanizowanego Boga immanentnego, nietranscendentnego, w którym wszystko się zmienia. Dlatego Hegel się mógł oprzeć. Luther, głosząc nauczanie o zniewolonej woli, zwolnił z odpowiedzialności za czyny ludzi i obciążył nimi Boga. Tu nie ma miejsca na Boga doskonałego. Protestantyzm to panteizm, zmienność, stawanie się. Protestantyzm to rewolucja, która dała początek rewolucji przeciw Bogu. Środkiem, celem było zawarcie ślubu ze swoją koleżanką partyjną, działaczką socjalistyczną, rozwiedzioną kobietą, Marią Kopleską z Juszkiewiczów. Tu akurat Piłsudski opisuje, jak przez kordon przemycali razem z przyszłą żoną broszurę Kobieta i socjalizm. Pani Anno, zbliżamy się do 35 roku, do śmierci, tak, Piłsudskiego? I mogę przeskoczyć, bo ja myślę, że tak. No, to ja myślę, że pani Anno, jeszcze 10 minut? Dobrze, bo tutaj na pewno była mowa o tym, jak przewrót majowy był zły i tak dalej. Więc organizacja bojowa PPS na wzór powstań nawiązująca do działalności czerwonych, Piłsudski zupełnie nie liczy się z nikim, z życiem ludzkim. Taktykę czynu zarządził Piłsudski na konferencji PPS. Uważał, że przejście do nowej taktyki jest koniecznością, nawet gdyby ta doprowadziła do powstania utopionego we krwi. Pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa, jak pisze Emanuel Małyński, wybuchła wiele lat wcześniej, nim zagrzmiały działa. Jej polem były umysły. Propaganda liberalna sprzedawała wojnę jako konflikt narodowy. W rzeczywistości posłużyła do przeprowadzenia rewolucji społecznej we wszystkich krajach w niej uczestniczących. Wojna przygotowała grunt społeczny i gospodarczy pod zwycięstwo Karola Marksa i Włodzimierza Lenina. Jednostka została całkowicie poddana kontroli państwa. Tak, widzimy tutaj, torowała drogę bolszewizmowi, to już wszyscy wiedzą.
Druga Rzeczpospolita, państwo wampir, tak powiedziałam. Druga Rzeczpospolita odrodziła się już jako państwo podporządkowane socjalistycznej ideologii rewolucyjnej, walczące z dużą własnością ziemską. Republika liberalna, liberalna forma państwa, którą zaplanowała masoneria do zniszczenia państw katolickich, gdzie wola ludu ukształtowana przez rewolucyjne ideologie staje się najwyższym prawem i źródłem władzy. Rada regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę i od tego czasu pełni on rolę, no też jest to godność z urzędu, tak zwana godność urzędu jest wzorem osobowym dla innych. Armia bez Boga. Armia bez Boga oparta na imponderabiliach, czyli na uczuciach, datuje się od 1 sierpnia 1919 roku. Biskup Łoziński mówi, nie wierzę w trwałą dyscyplinę i rzetelny honor oficera, który potrafi zapomnieć o czci należnej najwyższemu Panu Wszechrzeczy i łamać zwłaszcza nałogowo i z jawnym cynizmem przykazania Boże jak kościelne. Już prawda wtedy Piłsudski był naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym, więc na to miał wpływ. Dymisja Piłsudskiego w najważniejszym momencie i w Puławach zostaje ojcem chrzestnym. Jak on zostaje ojcem chrzestnym, skoro jest protestantem? Nie wiem tego, zresztą to nie pierwszy raz. Tam wśród socjaliści się swoje dzieci chrzcili. No nie przeszedł, bo nie ma jego podpisu tam. A to jest tylko kopia. Rok 1920 był niezawodnie przełomowym w życiu duchowym Piłsudskiego. Zwycięski wódz całą pełnią pyszałkowatej, chorobliwej duszy wchłaniał w siebie pochlebstwa. Ksiądz Tokarzewski. To jest moment zwrotny w życiu Piłsudskiego. Uwierzył w swoją wyjątkowość. Próba nawrócenia Piłsudskiego przez jego kapelana Mariana Tokarzewskiego. Zgraja nic poniósł pod ciemnej gwiazdy wyrafinowanych oszustów. Otaczała tak szczelnie duszę Piłsudskiego, że nie miał do niej dostępu i nic nie był w stanie zrobić. Ślub katolicki był wymuszony z wieloletnią kochanką. Współpraca z masonerią w tworzeniu nowego porządku świata oraz z Polskim Towarzystwem Teozoficznym w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Teozoficznego z Marią Dynowską. Masoneria wypuszcza nam rozmaite ideologie, a teozofowie nam proponują alternatywne religie. To jest założenie kościoła liberalnego, kościoła katolickiego. Temu fratronuje Piłsudski, zamach majowy i jego rozkaz po zamachu, na którym zaklina Boga, ażeby się zwaśnione strony pogodziły. Tym samym jeszcze bardziej traktuje Pana Boga instrumentalnie, bo jak tą winę jakby po połowie dzieli, a poza tym i tak jak wiemy, potem się odbyła czystka w armii, więc ksiądz biskup Łoziński pisze list, ulegalizować przewrót polityczny jest bardzo łatwo, lecz nie ma sposobu ulegalizowania grzechu. Masoneria objęła rządy. Tutaj mamy wypowiedź Andrzeja Struga. Dzięki zwycięstwu wielkiego człowieka rozpoczęliśmy nowe dzieje zwycięstwa uczciwości. Komendant zrobił swoje. I teraz wiadomo, że w ogóle cały zamach majowy był również inspirowany przez światową masonerię. I odpowiedź świętego Maksymiliana: na Broku Warszawskim polała się krew, krew polskiego żołnierza i przechodnia w stolicy Polski, wylana ręką bratnią. Tak postanowili masoni, wrogowie moralności, wrogowie niepokalanej, a my? Czyż możemy my, jej rycerze i rycerki, patrzeć na to obojętnie? Nie, precz z zacofanym pogaństwem, którym masoneria zaraża szkołę, sztukę, teatr i literaturę. My chcemy Boga, naszą królową. Królową Polski jest niepokalana, tak.
prymas Chląd mówi o omnipotencji państwa, no i oparcie myśli Piłsudczykowskiej o słowackiego i króla ducha, rządy bezprawia, cywilizacja łacińska, niszczenie moralne i fizyczne osób, które miały wielkie zasługi, i fundamentem państwa jest kłamstwo. Cała państwowość może opierać się na zakłamaniu, albowiem na zakłamaniu mogą podlegać wszystkie funkcje rządowe i wszystkie stosunki urzędników głównych z ludnością. Takim było państwo Mikołajów, Napoleona III, Piłsudskiego i Hitlera. Takie państwo to klęski społeczne. Państwa tego rodzaju nie mogłyby grasować wśród narodów cywilizacji łacińskiej, gdyby ogół nabrał przekonania o stosowalności dekalogu do polityki. No, godło i hymn, wiadomo, wszyscy ludzie wolni są bracia, to jest bracia tacy, którzy są przeciwko Bogu. Kościół traktowany instrumentalnie. Bereza tam była potępiana przez prymasa Chlonda i społeczne panowanie Chrystusa Króla, encyklika, że przywrócenie etyki katolickiej będzie powrotem sprawiedliwości. Piłsudski przygotowuje się na śmierć w sposób liberalny od 1927 roku, także już dużo wcześniej zaczął. Sprowadza zwłoki Słowackiego. Wcześniej Słowackiego nie chciał wprowadzić na Wawel Puzyna, że romski mason chciał go tam wprowadzić, a Puzyna, kardynał, stawiał opór. No a również Sapieha stawiał opór, ale Piłsudski jakoś go złamał. Są ludzie... Puzyna też udaremnił wybór masona na stolicę Piotrową. No, Słowacki jego protest spowodował, że został wybrany Ojciec Święty Pius X, a była realna groźba, że już na koniec XIX wieku mason zasiądzie na stolicy Piotrowej, co nastąpiło kilkadziesiąt lat później. Nie jeden, tak jest. Więc oczywiście celem Józefa Piłsudskiego był Wawel, on też był królem duchem, też do tych królów duchów chciał dołączyć, twórcą nowej epoki wolności, bogoczłowieczeństwa, jest wodzem rewolucji liberalnej. Serce swoje oddaje matce, ona go uczyła patriotyzmu. A w 1928 roku buduje Instytut do Badań Mózgu, tam przekaże swój mózg. Protestant, katolik, nie ma dowodu na to, że dokonał rekonwersji. Katolik liberalny, teozof, spirytysta, mason. Ja jestem ateuszem, krzyknął Piłsudski na generała Hallera i w nic nie wierzę. Też jest taki zapis. Liberał i socjalista, bezwyznaniowiec, a jednak wierzył, że jest królem duchem, romantykiem, liberałem wadzącym się z Bogiem. Zasłabł, prawda, 11 listopada i 11 listopada 1934 roku ukazała się wiadomość w kurierze, że przeszedł na protestantyzm. W związku z tym zostało cofnięte wydanie książki biograficznej Poboga Malinowskiego, bo to Pobóg Malinowski to ogłosił, więc została ta książka wycofana. 6 miesięcy to jest czas, jaki daje Najświętsza Maria Panna Józefowi Piłsudskiemu na powrót do kościoła. Ale on tego, bo to jest bardzo ciekawe, zasłabł 11 listopada, a został powołany 12 maja w rocznicę zamachu majowego. No daty są jakieś dla mnie zupełnie nieprzypadkowe. Był konsekwentny do końca, był wodzem moralnej rewolucji i to on stanowił, co jest dobra, co złe, nie licząc się z przykazaniami bożymi. Zatwardziała wola, wybujałe ego, które nie chce się podporządkować Bogu. Spowiedź to jest sąd nad samą sobą, rzetelny według prawa Bożego, z żalem za grzechy. On nie uznaje prawa Bożego. Ma ten sam problem, co matka, postanowił, że pójdzie drogą matki, nie będzie się spowiadał. Potem będzie inskrypcja na grobie w Wilnie. Dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Dumni, a więc niepokorni. Dumni z porzucenia ortodoksyjnej wiary, nie chciał się spowiadać. Brak aktu intencyjnego, czyli aktu rozumnej woli, chęci pogodzenia się z Bogiem umierającego Józefa Piłsudskiego. Ksiądz Korniłowicz od 8 maja siedzi pod telefonem
i wie, że ma przyjechać, ale go cały czas nie wołają. Dopuszczają go dopiero do umierającego w chwili agonii. Rozgrzeszenia warunkowego nie można udzielić tym, którzy bez skruchy trwają w grzechu jawnym. Miał tylko wykonać formalny gest namaszczenia i upozorować katolicką śmierć. Ksiądz Korniłowicz został potraktowany instrumentalnie, dlatego nie chciał o tym mówić. Jego nieliczne relacje są ze sobą sprzeczne. To jest inskrypcja na tym grobie, gdzie jest jego serce. Jeśli się go włoży w epitafium, jest bardzo ciekawe, bo ja się właśnie z profesorem od literatury znowu konsultowałam i pytałam, czy jest jakieś opracowanie naukowe, bo jak się włoży to epitafium do poematu słowackiego, to mamy spowiedź zdrajcy ojczyzny. Profesor powiedział, że nikt na ten pomysł nie wpadł. Pani Zofio, proszę przeczytać spowiedź zdrajcy ojczyzny. A gdy się duma z nieszczęścia wylęgni, to i Bóg czoła takiego nie sięgnie, to nawet wiara nie pochyli głowy. A cóż dopiero pioruń, miecz, okowy, a nawet ludzkie przekleństwo i wzgarda. Tak była ciemna, taka była harda duma w tym sercu. Na co mnie przywiodła, ty wiesz. Lecz duszy nie sądź, bo nie podła. Jam się nie rzucił jak koń do zawodu. Ja sam stanąłem przeciwko narodu. A gdym się oprzeć musiał w rzeczy ciągu, to się na wielkim oparłem posągu. I nie szukałbym był podpory wroga, gdybym większego znalazł w sercu Boga. Natomiast czy ta dusza nie była taka harda, to dowiadujemy się od siostry Faustyny. O, możemy prosić? O godzino straszna, nie wiem, czy tam są. O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy. Nie ginie z nich ani jeden. Wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Jednak dusza ta zaczęła mi robić wymówki. Czemu nie chcę uznać jej wielkości, jaką mi oddają wszyscy za moje wielkie czyny? Czemuż ty jedna nie oddajesz mi chwały? Wtedy ujrzałam, iż w tej postaci szatan jest i rzekłam, Bogu samemu należy się chwała, idź precz, szatanie. I w tej chwili dusza ta wpadła w otchłań straszliwą, niepojętą, nie do opisania. I rzekłam do tej nędznej duszy, że powiem o tym całemu Kościołowi. Nauczani niezmiennego magisterium Kościoła, nie ma żartów, wpadamy albo w jedną, albo w drugą rzeczywistość. Tylko jedna jest droga do Boga. Życie w łasce uświęcającej według prawa Bożego ma wpływ również na nasze doczesne życie i dokonywanie właściwych wyborów, tym bardziej jeśli ktoś pełni kierowniczą rolę w państwie. Jeśli umieramy w stanie grzechu śmiertelnego, to nie będziemy zbawieni. Dlatego katolik modli się o nienagłą, czyli dobrą śmierć, żeby miał czas na przystąpienie do trzech sakramentów, spowiedzi, komunii, namaszczenia chorych. Pogodzony z Panem Bogiem może spokojnie oddać mu swoją duszę. Siła moralna, czyli katolicka etyka wychowawcza, siła moralna Kościoła, czyli oddziaływanie etyki katolickiej na społeczeństwo spłabła, głównie przez zaniechanie działań hierarchii kościelnej w walce z liberalną rewolucją moralną i jej przywódcami. Informuje nas o tym ksiądz Tokarzewski. 31 maja 1930 roku on, pan już, i słuchać nie chce jakiejkolwiek rozmowie z kimkolwiek z episkopatu. Klika zrobiła swoje, ma w ręku wojsko, policję, szkoły, wszystkie urzędy obsadzone swoimi ludźmi. Nie na wszystkich pluje, drwi, lży i ordynarnie wymyśla.
Przekonał się, że nasze wpływy moralne na lud są naszym wyłącznym złudzeniem. Siły żadnej nie mamy, więc po co mu jemu, my jemu do jego zamierzeń, czy nawet sprawy polskiej potrzebni jesteśmy. Mentalność liberalna laickiego państwa coraz bardziej wnikała do Kościoła. To jest to, o czym mówi ojciec Jacek Woroniecki. Przepraszam. Już prawie kończymy. Złowrogie przejęcie Kościoła. Era bogoczłowieczeństwa w duchu liberalnym narastała w Kościele wraz z Soborem Watykańskim II. Człowiek drogą Kościoła, antropocentryzm. Ja przed Bogiem, również w liturgii, następuje eliminacja etyki katolickiej z życia społecznego przez wprowadzenie wolności religijnej. Szerzy ona indyferentyzm wśród wiernych i potęguje ducha liberalizmu. Zmienia nauczanie Kościoła, który wyrzekł się społecznego panowania Chrystusa i praw katolickich. Zaaprobował sekularyzację i laickość, jak komunizm i liberalizm. Dialektyka heglowska wniknęła do Kościoła i zniknęła prawda. Mobilizm, ruch, postęp, stawanie się – to jest ten duch czasu. Kościół zagubił wiarę, redukując ją do uczucia i stale podąża na poszukiwanie Boga. Czy w takiej sytuacji może negatywnie oceniać zatwardziałego rewolucjonistę moralnego, zwolennika partii ruchu Józefa Piłsudskiego? Czy państwo wiedzą, który to Kościół? Posoborowy Kościół, tu jest Piłsudski, a Faustyna jest tutaj na dole. Piłsudski tam dumnie na górze siedzi, a Faustyna tam w okienku na dole. Posoborowy Kościół zmienił misję świętych. Święty Maksymilian oddał życie za drugiego człowieka i już nie pobudza do walki z ideologią masonerii, a nawracanie Żydów, schizmatyków i heretyków to ograniczanie ich wolności religijnej. Święta Faustyna już nie woła ze zgrozą, że dusze idą na zatracenie, lecz służy do szerzenia fałszywego miłosierdzia, w którym wszyscy doznają zbawienia, bo Pan Bóg tak litościwy, a miłość silniejsza jest od sprawiedliwości. Ojciec Jacek Woroniecki ze swoją społeczną etyką katolicką nie mieści się w nowej ewangelizacji, której Matka Boża została gwiazdą. Sługa Boża Rozalia Celekówna nie może zostać świętą, bo jej misja została unieważniona. Królestwo Boże na ziemi to projekt wykreślony z doczesności, a co na to święty Augustyn? Już nie ma dwóch wrogich obozów. Wolność religijna prowadzi do indyferentyzmu, a ten do wolnego, wyemancypowanego ducha. Non serviam i będziecie jako bogowie stanowić o tym, co jest dobre, a co złe. To era bogoczłowieczeństwa, ale pod wodzą Lucyfera. Cel rewolucji gnostyckiej, do którego dąży światowa oligarchia finansowa. To jest rząd dusz, nieograniczona władza finansowa, polityczna nad światem. Środek do celu? Budowa świata złożonego z jednakowych, wymienialnych modat. Ludzi pozbawionych tożsamości, umasowione społeczeństwo. W tym celu w społeczeństwie eliminowane są religia eliminuje się religię katolicką, prawdę, czyli myślenie metafizyczne, które czerpie swe poznanie z rzeczywistości, ograniczone zbiorowości, rodzinę, naród, państwo, kościół, strukturę zakorzenienia i ostatnie formy własności. Ale oni się pomylą. Dlatego, że jeżeli każdy z nas pozna prawdę i wytępi z siebie ducha liberalnego i podporządkuje swoją wolę pod wolę Bożą, dokona takiej operacji na sobie, ale jednak to jest trudna operacja, bo najtrudniej na sobie dokonywać tej operacji. Znacznie łatwiej lecieć na barykady, a żeby siebie oczyścić z tego ducha liberalnego, to jest duży problem, ja to wiem. Po sobie. Dziękuję bardzo.